What's wrong with her? Don't worry about her. Drink your broth. Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 śmiesznych śmierci w horrorach. Przyjrzymy się najzabawniejszym sposobom na śmierci postaci w filmach grozy. Omówimy różne punkty fabuły. Uważajcie na spoilery. Pominęliśmy jakiś zabawny zgon z horroru? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Julius przegrywa z Jasonem. Piątek 13.08. Jason zdobywa Manhattan. Is that a muscular bot or what? Jeśli myśleliście, że ktokolwiek ma szansę w walce z Jasonem, byliście w błędzie. W 8 piątku 13 młody bokser próbuje pokonać zamaskowanego mordercę w walce wręcz. Idzie mu tak dobrze, jak można się spodziewać. Julius uderza Jasona tyle razy, że traci zapał. Zdyszany bokser wyzywa Voorhisa, a ten wybija głowę Juliusa do śmietnika. Łatwość, z jaką Jason zabija Juliusa po tak długiej sekwencji, czyni już i tak absurdalny scenariusz jeszcze śmieszniejszym. Numer 9. Dzień we wózki. Cicha noc, śmierci noc 2. Cicha noc, śmierci noc 2 jest znany jako okropny sequel. Krytycy zjechali go za recykling zbyt dużej ilości materiału filmowego poprzednika. Very naughty. Mimo to, niektórzy fani grozy doceniają film za mrocznie komicznego Erika Freemana w roli Rickiego Chapmana. I musimy się z nimi zgodzić. Ricky przechodzi przez swoją okolicę z bronią i w biały dzień strzela do losowych sąsiadów. Kiedy trafia na sąsiada, który wyrzuca śmieci, przed pociągnięciem za spust wygłasza absurdalną kwestię. Garbage day! To tak szokujące, że trudno się nie śmiać. Numer 8. Rybolud zabija Hedleya. Dom w głębi lasu. Zakończenie domu w głębi lasu to krwawa jatka. Komedia grozy skupia się na placówce testującej różne kreatury w koszmarnych scenariuszach. Kiedy potwory uwalniają się wewnątrz placówki, zabijają wszystko w zasięgu wzroku. Technik Steve Hadley do nich strzela, aż w końcu pada od eksplozji. Jest wykończony, ale wydaje się, że może to przeżyć. Tak jest, dopóki nie wyłoni się rybolud. Hadley wypowiada apatyczne ostatnie słowa, nim groteskowe monstrum go pożre. Oh, come on. Numer 7. Kukurydza. Lunatycy. Who could that be? Let me take a peek. Jeśli uwielbiacie horrory, widzieliście wiele przedmiotów w charakterze broni. Mordercze klauny owijają ofiary w watę cukrową, a kobieta w gremlinach używa mikrofalówki do zabicia stworka. Ciężko jednak przebić kukurydzę w lunatykach. W tym filmie antagonistka kończy rozmowę policjanta z posterunkiem nieco wcześniej, wbijając mu w plecy kukurydzę. No vegetables, no dessert. W przeciwieństwie do zabójstw w Morderczych Klaunach i Gremlinach, to niekoniecznie jest komediowe. Ale to nie znaczy, że wyszło poważnie. Numer 6. Piłką w twarz. Przyjaźń na śmierć i życie. 2 lata po koszmarze z ulicy Wiązów, Wes Craven stanął za sterami przyjaźni na śmierć i życie. Na początku miał to być romans z domieszką sci-fi, ale rozczarowana publika testowa doprowadziła do radykalnych zmian. My name's Sam. Samantha, you know. What's yours? Paul. It's nice to meet you. Film stał się bardziej klasycznym horrorem Cravena z wieloma zabójstwami. Przy jednym z nich antagonistka Samantha zabija starszą kobietę o imieniu Elvira. Elvira stoi bez ruchu i krzyczy, gdy Samantha rzuca w nią piłką do koszykówki. Kiedy dochodzi do kontaktu, głowa kobiety w niewytłumaczalny sposób rozpada się na kawałki, jakby była arbuzem. Numer 5. Oni ją zjadają. Trolle 2.
Trolle 2 to niezły bałagan. Mówiono, że będzie sequelem Trolla, horroru komediowego z lat 80. Jednak te filmy nie mają nic wspólnego. W wydaniu z 1990 roku nie ma mowy o trollach. Antagoniści są określani jako gobliny. Nic dziwnego, że jeden z najlepszych, najgorszych filmów zawiera jedną z najlepszych, najgorszych scen śmierci. Arnold i bezimienna dziewczyna spożywają miksturę, która zmienia ich w rośliny. Bohater widzi, jak dziewczyna się przekształca i zostaje pożarta przez potwory, a jego reakcja jest mało wiarygodna. Oh my God! Numer 4. Czego żałuje Bill Murray? Zombieland. Bill Murray ma genialny pomysł na przetrwanie zombie apokalipsy. Przebrać się za trupa i wtopić się w tłum. Suits my lifestyle. You know, I like to get out and do stuff. Just play nine holes over Riviera. Just walk down. Nobody there. Udaje mu się oszukać truposzy, ale nieudany żart kończy się fatalnie. Kiedy aktor wchodzi do sali kinowej jęcząc jak nieumarły, Columbus w panice do niego strzela. Gdy Murray umiera, Little Rock pyta, czy czegoś żałuje, na co ten odpowiada: Garfield, maybe. Chodzi mu o live action z komputerowym Garfieldem, któremu użyczył głosu. Tallahassee kiwa głową, gdy Murray wypuszcza długi oddech, ale doskonale rozumiemy reakcję Wichity. I'm sorry, it just gets me. But it still is sad. Numer 3. Kijek Pogo, Karzeł. Karzeł początkowo miał być poważnym horrorem. Dobrze, że dodano mu komedii, bo gdyby nie to, moglibyśmy nie dostać takich scen. W pogoni za złotymi monetami tytułowy Karzeł gryzie mężczyznę o imieniu Joe w nogę, po czym zapowiada czas na zabawę. Now we're going to play. Do you want to play with me? Następnie skacze w kierunku Joe na kijku Pogo w zwolnionym tempie, a mężczyzna krzyczy. Karzeł śpiewa rymowankę i wbija kijek w ofiarę. Widocznie takie tortury też mogą być komediowe. This old lady, he played one. Numer 2. Zabójczy automat. Maksymalne przyspieszenie. W maksymalnym przyspieszeniu widzimy niegrzeczne bankomaty, nieprzewidywalne mosty i niesforne dystrybutory paliwowe. Honey, come on over here, sugar buns. This machine just called me an asshole. Niestety, bohaterowie nie są z początku świadomi tego, co kryją maszyny. Podczas meczu w baseball, trener małej ligi próbuje kupić napój z automatu. Kiedy mu się nie udaje, uderza maszynę, a ta mu oddaje. Napój wystrzeliwuje z automatu i trafia mężczyznę. Dzieci śmieją się, aż wylatuje więcej puszek. W wyniku ataku ginie trener, a dzieci zdają sobie sprawę, że mogą być następne. Ich strach wydaje się prawdziwy, ale ciężko traktować poważnie morderczy automat z napojami. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Mike wpada do rębaka. Porąbani. W Porąbanych trudno wyróżnić tylko jedną śmierć. Komedia grozy o dwóch zwykłych gościach, których studenci uważają za zabójców, jest pełna śmiertelnych nieporozumień. It's the pancakes. You hate pancakes. I'll go make you something else. W jednej scenie Tucker ucieka przed rojem pszczół z piłą w ręku, strasząc przy tym studenta, który wbiega wprost na gałąź drzewa. Inny student biegnie na Dale'a z włócznią i przebija samego siebie. Ale najzabawniej wypadła śmierć Mike'a. Chcąc zaatakować Tuckera, biegnie prosto na niego, a to kończy się skokiem do rębaka. Tucker próbuje go ratować, ale to tylko pogarsza sytuację i dodaje więcej komizmu. Some kid. He just hucked himself right into the wood chipper. What? Head first right into the wood chipper. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.